Wiecie, jaka jest największa obietnica MLM-u? Kto chciałby mieć pasywny dochód? Słuchajcie, okej, wszyscy chcą mieć pasywny dochód, ja to nazywam sen o palemce. Sen o palemce polega na tym, że leżę sobie na leżaku pod palemką, w ręku mam szklankę, pomijam to, co jest w szklance, ale jest tam również palemka, czyli parasolka w kształcie palemki i leżę tam sobie, a pieniądze wpływają tak, jakbym ciężko pracował. Komu, czyjemu sercu sen o palemce jest bliski? Chyba tego się spodziewałem po was, Lenie. Witamy w klubie. Ja uważam, że lenistwo jest motorem postępu. Jakbyśmy nie byli leniwi i lubili niewygodę, to byśmy nadal siedzieli na drzewach. Słuchajcie, okej, czyli sen o palemce. I teraz jest sytuacja jest prosta. Jeżeli nie będziemy mieli automatycznej wysyłki, to możemy automatycznie zapomnieć o śnie o palemce. Co więcej, o ile pewne rzeczy duplikują się z pewnym prawdopodobieństwem i to są rzeczy dobre, o tyle rzeczy złe duplikują się z prawdopodobieństwem stuprocentowym. W związku z tym, jeżeli wy nie będziecie mieli automatycznej wysyłki, to zgadnijcie, kto w waszej grupie będzie miał automatyczną wysyłkę. Będzie duży problem. Tutaj duplikacja jest stuprocentowa. Oprócz biernego dochodu, automatyczna wysyłka zapewnia nam niższą cenę. Dlaczego mamy płacić więcej, jeżeli możemy płacić mniej? Zapewnia nam bycie aktywnym, otrzymywanie prowizji i co niezwykle istotne, kumulowanie punktów. Ile razy ja miałem takie telefony w piątkowy wieczór, nie wiem, czy do was też takie telefony docierały. Janek, pomóż! Janek, nie może być, dopisał mi te 100 punktów. Może masz jakieś w magazynie. Zaraz wysyłam przelew. Słuchajcie, to nie działa w ten sposób. To po prostu w ten sposób nie działa. Jeżeli macie automatyczną wysyłkę, to możecie być pewni tego, że nie stracicie skumulowanych punktów. Że będziecie zawsze aktywni. Macie pewność otrzymywania prowizji. I ktoś powie, no dobrze, ja mogę zrobić zamówienie. Możesz, ale może się coś wydarzyć. Możesz zapomnieć. Może ci ten tydzień przejść. Czy mieliście osoby w swojej strukturze, które straciły skumulowane punkty? Czyli co, wydarza się? No to, że Piotrek Mosio podniósł rękę, to tak akurat bardzo się nie dziwię, bo próbka statystyczna jest na tyle duża, żebym się zdziwił, gdyby tak nie było. Słuchajcie, to jest norma. A później jest płacz, zgrzytanie zębów, później się pisze rozpaczliwe maile do firmy, tu bardzo proszę o przywrócenie utraconych punktów, a pamiętajcie, ile razy to można zrobić w życiu w Monavi? Jeden, jedyny raz. Także naprawdę należy czekać na dobrą wpadkę. Kochani, automatyczna wysyłka jest prawdziwą wartością waszego biznesu. Jeżeli wysłuchaliście płyty Randy'ego Scherdera, to doskonale znacie historię o sprzedaniu biznesu za 7 milionów dolarów. Przy czym od razu mówię, że nie namawiam wam do sprzedania waszego biznesu Monavi, bo Randy zawsze twierdził, że to był jeden z największych błędów w jego życiu. Ale coś takiego nastąpiło. Dlaczego? Bo jego biznes miał przewidywalną, bardzo dużą wartość bazującą na 67 tysiącach ludzi na automatycznej wysyłce. Jeżeli chcemy potraktować nasz biznes jak biznes na lata, a moim dlaczego, jeśli mogę dokonać tak zwanego wyznania lirycznego, jest mój 7-letni aktualnie syn Antoni, który powiedział ostatnio coś takiego, słuchaj tata, ja zostanę paleontologiem.
już nic dziwnego bardzo, bo dinozaurami się interesuje, no ale musiałem mu zadać pytanie. No Antek, a co z Monavi? On mówi, tata, nie martw się. Będę czarnym diamentem w Monavi, będę pracował jako paleontolog w ciągu tygodnia, a w niedzielę będę wracał do Warszawy, żeby się zająć moją strukturą. Jak na 7-latka, to sądzę, że ma już niezły trening. I to jest właśnie to, jeśli chcecie przekazać ten biznes. Ja nie mówię, że tam tak po ostatecznym rozwiązaniu, ale po w pewnym momencie, jak już nie będziecie wam się chciało tak dużo pracować, będziecie chcieli go przekazać swoim dzieciom, to wnukom to ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, to w każdym razie przekażecie tę część biznesu, która jest stabilna, czyli tę część, która zależy od automatycznej wysyłki. Czy chciałbyś, żeby wszyscy twoi współpracownicy mieli automatyczną wysyłkę? Kto byś chciał? To jeszcze widzę, że lecę na energii przerwy. Wszyscy by chcieli. To ja mam do was pytanie, a czy wy sami macie? Jest! Jakoś kolendę mniej on się podniosło. Nie wiedzieć czemu zupełnie. Albo żeście osłabli. A jeśli tak, to jaką? Ja najbardziej lubię, jak ktoś mi mówi, tak, słuchaj, mam automatyczną wysyłkę na jeden karton. A ja mówię, a ile masz osób w domu? No mówi, czteroosobowa rodzina, ja, żona, twoje dzieci. Ja mówię, to znaczy, że losujecie, tak? Rzucamy monetą, kto ci się pije. Albo jest inaczej. Jak nie rzucamy monetą, to jest inne rozwiązanie. Przychodzi potencjalny klient, a my mówimy, wie pan co? To jest świetny sok. On jest naprawdę zdrowy. Ale proszę pana, jaki on jest smaczny. Ale nie mogę pana poczęstować, bo na jutro dla dziecka mi nie wystarczy. Słuchajcie, naprawdę aktywność Monavi opierająca się na dwóch kartonach, to jest dla mnie absolutny minimum. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie nie lubię tracić pieniędzy. Jeśli mogę coś zarobić, to jest to, co Piotrek zawsze mówi, lęk przed stratą jest silnym motywatorem. Jeżeli ja mogę coś zarobić, jeżeli ja mogę pojechać na Black Tie, mogę gdzieś pojechać na jakąkolwiek wycieczkę, to pamiętajcie, że praktycznie zawsze w Monavi to jest tylko dla ludzi, którzy są na jakiej aktywności minimalnej? 200. Poniżej 200 nie ma rozmowy. Ale można porozmawiać o więcej. Mirek Zawadzki zawsze mówi, że najlepszy pakiet na automatyczną wysyłkę to jest 420, bo tam najtaniej wychodzi energetyk. Nic dziwnego, jak się takim samochodem jeździ, to trzeba się doenergetyzować, żeby wykorzystać wszystkie jego możliwości. Oczywiście to nie znaczy, że musicie kupować jakieś straszne ilości, ale myśmy sobie kiedyś z Kasią policzyli w domu, i tak, Kasia 3 butelki, ja 3 butelki, Antek 2 butelki, Kasia na IVL-u, ja na IVL-u. 400 punktów jak oprzył, a później trzeba od Mirka kupować energetyki. Tak to wygląda. To się nazywa statystyczna rodzina Monavi. Network marketing, tak jak mówiłem, bazuje wyłącznie na duplikacji. I dlatego też, jeżeli my zrobimy odpowiednie rzeczy, to jesteśmy w stanie podwoić nasz biznes. Chcielibyście, żeby wszyscy w waszych organizacjach mieli autosik 300? Kto by chciał? To rozejrzyjcie się i wszyscy ci, którzy podnieśli ręce, powinni po powrocie do domu, jeśli jeszcze nie mają, podnieść autosik na 300. I wiecie, co się nagle stanie? Obroty waszej grupy wzrosną 50%. Czy ktoś byłby ewentualnie, potencjalnie, być może tym zainteresowany? Kochani, na tym polega automatyczna wysyłka. Jeżeli będziecie to robić konsekwentnie, to będziecie mieli stabilny biznes. Jeszcze dwie rzeczy. Na kiedy powinna być ustawiona automatyczna wysyłka? Na sobotę. Zawsze. Dlaczego? Dwa powody.
Pieszy jest taki, że nie daj Bóg, kajta wam nie przejdzie. Zdarza się. Jakoś tam troszkę żeśmy przyszaleli, kajta nie przeszła. No mamy kajtę, na wszelki wypadek mamy oczywiście jako drugie źródło płatności w Monawi, no ale akurat żeśmy za dużo wypłacili i kajta nie przeszła. Jeżeli to się wydarzy w sobotę, to nie jest żaden problem. Bo mniej więcej w niedzielę zaświecicie, jak to mówią, na czerwono, jak to się mówi w naszym slangu, czyli jesteście nieaktywni i od razu powinno nam się włączyć to ten sygnał ostrzegawczy, coś trzeba zrobić. I mamy czas. Od niedzieli do piątku jest dużo czasu. Ale wyobraźcie sobie inną sytuację. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie ustawiony autoshit na czwartek lub na piątek. I wtedy nie przeszła ruka. I co będzie? I będzie tak zwana kaplica. Ponieważ możecie naprawdę stracić punkty skumulowane na drugiej nocy. Możecie nie dostać prowizji. To boli. Po co się na to narażać? Ale jest też drugi powód. Bardzo dobry. Wiecie, jak miło człowiek tak wstaje, przyciąga się, tak jak my wszyscy dzisiaj, w niedzielny, leniwy poranek, niespiesznie otwiera biuro wirtualne i nagle widzi, że na przykład jest niedziela rano, a ja już jestem w Rubinie. No ja już nie powiem, co tam z Kasia z Piotrkiem widzą, bo to są takie rzeczy, że to w ogóle wstyd powiedzieć, nie? Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli cała wasza struktura ma autoshit w sobotę i wy oczywiście też, to te punkty schodzą w sobotę, pojawiają się w niedzielę i jesteście w stanie doskonale zaplanować sobie działanie na całą resztę tygodnia, ponieważ wiecie, ile jeszcze powinno być nowych pakietów w waszej strukturze, aby zrealizować wasz cel na ten tydzień. A o planowaniu celów na tydzień to Piotrek na pewno nieco później powie. Nie mówiąc o tym, że zdecydowanie milej wchodzi się w ten tydzień, jeżeli wie się, że już mamy stabilną pozycję. Moim celem najbliższym nie jest kolejna ranga, tylko moim najbliższym celem jest to, żeby co tydzień w niedzielę być Janetem. W niedzielę. A od niedzieli do piątku to jest cała reszta. Dziękuję wam bardzo.